we mnie coś takiego, co sprawia, że nie interesuje mnie gra o małe stawki. Dla mnie liczy się jedynie naj, tylko to mnie naprawdę ubierze. Myślę, że ten cytat jest idealnym podsumowaniem zdobycia przez jeżego kukuczkę całej korony Himalajów i Karakorum. 14 najwyższych gór na Ziemi zdobył w niecałe 8 lat. Na 13 wszedł bez wspomagania tlenowego, na 9 wytyczył nowe drogi. 3 zdobył pierwszy raz w historii zimą. Na dwie wszedł w ciągu jednej zimy, a na jedną dostał się samotnie. Dziś przypada niestety 31. rocznica jego śmierci na południowej ścianie loce. Zapraszam na 6 ciekawostek o jednym z najwybitniejszych wspinaczy w historii Himalajizmu. Ciekawostka pierwsza mógł zostać sztangistą. Jurek Kukuczka przejawiał zainteresowanie do podnoszenia ciężarów. Był w tym zadziwiająco dobry, a trenerzy wróżyli mu świetlaną przyszłość. Jednak on wybrał wspinaczkę. Śmierć pierwszego partnera. Niestety, ale nasz największy Himalajista zyskał również złą swałę w jednej kwestii. Chodzi o śmierć jego wspinaczkowych partnerów. Podczas jego wypraw stracił on aż czterech kolegów. Niewielu jednak wie, że tragiczne fatum ciążyło nad Polakiem od samego początku. Swojego pierwszego partnera stracił już w 1971 roku, podczas spinaczki na kazalnicę. Był nim jego przyjaciel Piotr. Nie nadawał się w góry wysokie. To zdanie brzmi nieprawdopodobnie, jeżeli mówimy o kimś, kto został jednym z największych wspinaczy w długiej historii himalajizmu. Jednak jest ono prawdą i faktycznie kiedyś padło. Zanim Kukuczka wyruszył w najwyższe góry świata, sprawdzał się na mniejszych szczytach. Podczas wyprawy na Denali, czyli najwyższy wierzchołek w Ameryce Północnej, Jurek doznał bardzo poważnych odmrożeń. Po tej wyprawie w polskim środowisku wspinaczkowym zaczęły krążyć plotki. Wszyscy mówili, że Kukuczka najsłabszy w drużynie, że zawiódł. To dobry wspinacz, jednak w góry wysokie się zupełnie nie nadaje. To zdanie brzmi kuriozalnie, gdy spojrzymy na dalszą część biografii Himalajisty. Zatem, jeżeli ktoś z Was będzie chciał się kiedyś poddać po kilku porażkach, niech wróci do tej sytuacji i zobaczy, co Jurek później zrobił. Egoista, który szedł po trupach do celu. Bardzo krzywdząca, jednak często pojawiająca się opinia. Wielu zarzuca Kuczce, że nie odpuszczał pomimo trudnych warunków atmosferycznych i narażania na niebezpieczeństwo innych. Jednym z krytykujących go jest jego były partner Wojtek Kurtyka. W swojej biografii wspominał, że właśnie to było głównym powodem rozpadu ich zespołu. Dla niego odwrót nie istniał, nigdy by nie zawrócił. Takim był człowiekiem. 14 klusek śląskich za 148 tysięczników. Mimo, że Jurka można śmiało nazwać sportowcem, to jego sposób odżywiania się nie przypominał profesjonalnej diety. Uwielbiał golonkę, dania śląskie, kluski śląskie i wszystkie inne dania śląskie. Dobra, wystarczy już o kuchni śląskiej. Właśnie tamtejsze kluski były nagrodą za zdobycie Shishopangmy, czyli ostatniego ze szczytów w Koronie Kukuczki. Zostały one przygotowane przez przyjaciół, którzy czekali na Jurka w bazie. Było ich 14. Tyle ilość tysięczników na ziemi. Synowie Jurek miał dwóch synów Wojtka i Maćka. Temu pierwszemu udało się zdobyć Mount Everest. Chciał tym uczcić pamięć ojca i mu się to udało. Z kolei Maciej bardzo przeszył śmierć swojego taty. Żona Jurka opowiadała, że po jego śmierci zamknął się w sobie. Do dzisiaj nie lubi rozmawiać o ojcu. To pokazuje, że za każde osiągnięcie trzeba niestety płacić. Jurek osiągał niesamowite sukcesy. Został niewątpliwie legendą. Jednak to wszystko było kupione wielką ceną. Na zakończenie jeszcze jeden cytat. Stawiam sobie to pytanie, na które chyba nigdy nie znajdę odpowiedzi. Dlaczego, kiedy jestem tam, to tęsknię za górami, a kiedy jestem tutaj, skazany na bezczynność, tęsknię za tym zwykłym życiem? Dziękuję wszystkim za uwagę. Napiszcie w komentarzach opinię o materiale i zostawcie subskrypcję, aby nie ominęły Was kolejne górskie ciekawostki. Trzymajcie się i do usłyszenia.